Pacific Northwest, czyli północno-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, to miejsce niesamowite, bogate w historię, opowieści dziwnej treści, cierowklejki i bardzo ciekawe legendy. Maleńkie miasta i wioski ukryte pomiędzy nieprzebranymi lasami i wysokimi klifami skrywają niejedną tajemnicę. Z tej strony Jaśmin, a dzisiaj zapraszam Was na przejażdżkę śladami mitów i legend tego cudownego zakątka kraju. Kiedy planowałam ten cykl o legendach, o różnego rodzaju opowieściach, miałam taki plan w głowie, że za każdym razem, kiedy zabiorę Was na przejażdżkę, opowiem Wam coś ciekawego właśnie o tym rejonie, przez który właśnie przejeżdżam, to opowiem o kilku mitach, legendach, cierowklejkach, opowieściach właśnie z tego regionu. Natomiast oczywiście dzisiaj złamię tą regułę i skupimy się na jednej legendzie, jednej opowieści, która właściwie weszła do takiego kanonu, jest dość szeroko opisywana w internetach i tak naprawdę ma renomę jednej z najsłynniejszych nierozwiązanej sprawy ze stanu Washington. I oczywiście to nawet nie jest taka legenda, że tam właściwie ktoś coś powiedział, ale są też nagrania, są różnego rodzaju rozmowy, faksy, więc są niby jakieś dowody lub pseudodowody, jak sceptycy do tego podchodzą, więc mamy sporo materiału, żeby dzisiaj Wam trochę poopowiadać. Chodzi o taką historię, która nazywa się Mel's Hole, czyli studnia Mela, w wolnym tłumaczeniu oczywiście. I od razu zaznaczam, zanim przejdziemy do meritum, że do dziś nie wiadomo, czy jest to jedna wielka bzdura i była zanada wykreowana przez jedną konkretną rozgłośnię radiową, czy też naprawdę prawdziwa jakaś taka tajemnica skrywana przez różnego rodzaju jakieś tam załomki skalne, innego tego typu sprawy. Chcieliście legendy? To macie, proszę uprzejmie. Trochę paranormalnie dzisiaj będzie, powiedziawszy szczerze, nawet będzie bardzo paranormalnie, bo im bardziej zagłębiamy się w różnego rodzaju opowieści, jakieś tam fragmenty, detale dotyczące tej historii, to jest dziwniej. Więc zacznijmy od samego początku. Mniej więcej w styczniu 1997 roku, więc nie tak strasznie dawno temu, 21 lat temu, pewien mężczyzna, który przedstawiał się jako Mel Walter, wysłał do rozgłośni radiowej, lokalnej rozgłośni radiowej, faks, którym właśnie opisywał pewien problem, z którym chciałby się zmierzyć, o którym chciałby opowiedzieć słuchaczom. Rozgłośnia radiowa, do której się zgłosił, oni prowadzili taki program Coast to Coast, czyli jakby od wybrzeża do wybrzeża, który prowadził taki pan Art Bell. I oni się zajmowali właściwie takimi bardziej paranormalnymi sprawami, jakimiś niewyjaśnionymi, UFO, nie UFO, tam kogoś porywają, Yeti, tego typu kwestie. I to było prowadzone na zasadzie takiej dysputy, dzwonili różnego rodzaju słuchacze, część bardzo sceptycznych, część bardzo przekonanych do różnego rodzaju właśnie tam historii przedstawianych. I można było sobie podyskutować, wymieniać różnego rodzaju opinie. Takiego typu rzeczy ludzie robili, kiedy na przykład nie było grup na Facebooku czy for internetowych. W każdym razie Mel, który przedstawił się, że jest farmerem z takiej miejscowości Ellensburg, koło takiego miasta Ellensburg, opowiedział taką historię, właściwie zawarł ją w tym faksie, że na jego posesji znalazł taki dość dziwny dół, taką dziwną studię, która jest bardzo, bardzo głęboka i ma jakieś takie niesamowite właściwości. Na samym początku w tym dokumencie nie wspomniał, natomiast wyjdzie to później w trakcie różnego rodzaju rozmów z nim, że tą ziemię zakupił wraz z żoną mniej więcej 2-3 lata wcześniej. Ta dziura, ta studnia tam już była. Poprzedni właściciele, którzy mieszkali na tej posesji przez przeszło 40 lat, zdawali sobie zupełnie z niej sprawę, więc to nie było jakieś odkrycie, że na dobrą sprawę ziemia się rozstąpiła i powstała tam jakiegoś rodzaju studnia, tylko po prostu no jest taka, takie coś, jest dziwne, ma mniej więcej 9 stóp szerokości i właściwie nie widać dna. Na początku Mel się trochę przejął i wraz z żoną założyli takie zabezpieczenie, żeby tam nikt nie wpadł, no bo to ma jakieś tam, miało to jakieś tam oburowanie czy coś takiego, natomiast no wiadomo, że nawet chodziło jakieś tam zwierzęta i tak dalej, no ale im bardziej w las, tym bardziej go intrygowała ta studnia. Bo działy się dziwne rzeczy. Przede wszystkim Mel miał kilka psów, które były strasznie do niego przywiązane, zawsze chodziły przy nodze, gdziekolwiek on chciał, to one tam szły, a one się zapierały łapami, w ogóle nie chciały podejść w okolicy tego
tego czegoś, wyły, skamlały, tam się potrafiły do krwi podrapać, absolutnie nie. Więc to była jedna kwestia dziwna. Druga kwestia jest dziwna była taka, że w momencie, kiedy ktokolwiek tam podszedł do tej studni, próbował błąd, tam powiedział, no dobra, to zawołam, zobaczymy, czy jakieś echo się odbiło, czy coś, ale się wydawało, że ta jakby ta dziura w ziemi, to ona jakby wszystkie te dźwięki głuszy i tak na dobrą sprawę żadne echo się z tego nie wydobywa. No i mówi, no to mi się niby nie dodaje, nie zgadza się. Później jeszcze jedna z takich wersji, czy tak jakby tam jakichś takich elementów, które tam były w tych rozmowach różnych telefonicznych powielane, to było to, że on tam kiedyś przyniósł jakieś stare radio, czy coś takiego do tej dziury, przy tej studni postawił i ono zaczęło grać jakąś dziwną muzykę. Jedne źródła podają, że to po prostu była dziwna muzyka, inne po prostu, że to radio nadawało muzykę jakby sprzed lat, jakieś takie listy przebojów te pradziadków, no jego to też zaintrygowało. I ponieważ miał doświadczenie rybackie, jakieś tam bawił się w jakieś ryby, wędki, coś takiego, to w pewnym momencie wziął jakąś żyłkę z obciążnikiem, spuścił do tej studni i nie wiem, czy on to oszacował, czy na dobrą sprawę ta żyłka była taka długa, bo stwierdził, że ta studnia jest przynajmniej 80 tysięcy stóp głęboka. To jest tak, jakbyśmy chcieli przeliczyć, to jest to ponad 20 kilometrów. Więc nie wiem, czy rzeczywiście miał taką długą żyłkę, czy on to szacował na podstawie jakichś tam wizji rybacko-broloczkowych, nie mam pojęcia, no ale rzeczywiście no, powiedział, no jest tak głęboko, że nie wiadomo kiedy to się skończy, tam próbował oczywiście zaglądać latarką i tak dalej. Nic, ciemność, po prostu idzie w dół. Państwo geologowie, którzy na przykład tego słuchają, to prawdopodobnie się już łapią za głowę, że to jest fizycznie niemożliwe, no ale proszę zostańcie ze mną jeszcze przez chwilę, chyba żeby po prostu całkowicie was ten temat mrozi, bo to naprawdę taka geologiczna ciarowklejka. Natomiast oczywiście było wiele osób, które jakby automatycznie od razu pojawiło się i powiedziało, no to jest na pewno bzdura. Natomiast no, pan Mel nie ustawał. Trzeba też pamiętać o tym, że on miał żonę. Ta żona pracowała na lokalnym uniwersytecie, to właśnie była Central Washington University, tam właśnie w tej miejscowości Ellensburg. I oni się nawet starali jakieś stypendium właśnie z geologii czy skądś tam, żeby rozpocząć badania nad tą studnią czy czymś, więc oni nie byli tak kompletnie urwani z choinki. Przynajmniej jego żona nie była, więc oni tam mniej więcej sobie zdawali sprawę, że to jakaś niesamowita anomalia, bo praktycznie nieprawdopodobieństwo. Dlatego też właśnie Mel przecież napisał ten fax do radia. No i jak można się domyśleć, radio się zaintrygowało, zaproszono go na antenę i pierwszy telefon odbył się 21 lutego 1997 roku i żeby nie być gołosłownym, przedstawię wam właśnie fragment. Got Mel on the line. Mel is the guy with the never ending hole. Right now I'm in a little town called Ellensburg. No, I know Ellensburg. Oh, you really think you've got 80,000? Yes. Yeah, I as usual I brought the dogs with me. They wouldn't go anywhere near the damn thing, and if I try to bring them there on a leash, they'll just dig their feet and they do not want to go anywhere near the hole. Ta rozmowa jest oczywiście o wiele, wiele dłuższa. Właściwie ma praktycznie chyba 3 godziny ze wszystkimi elementami, dlatego że dzwonią tam słuchacze, jest jakaś tam dyskusja pomiędzy tymi dwoma panami. To jedna z pierwszych rozmów oczywiście. Tych rozmów będzie więcej, ja je tutaj wszystkie omówię, ale w takim największym skrócie, co takiego jeszcze Mel powiedział o tej konkretnej studni? Jedną z takich pierwszych rzeczy, która unosi brwi w zdumieniu, to jest historia o martwym psie. Mianowicie on opowiadał o takim zdarzeniu, że jakiś właśnie myśliwy, nie wiem czy bliżej mu nieznajomy, czy to jakiś sąsiad, czy on to słyszał, czy jak to dokładnie było, to też nie pamiętam. Natomiast on gdzieś tam polował i czy tam wrzucił swojego martwego psa, zdechłego psa do tej studni, bo nie miał co zrobić, nie chciał mu się kopać. No i się okazało, że następnego dnia ten pies przybył z powrotem, mrdając ogonem, żywy cały i zdrowy, z tą samą obrożą, z której został wrzucony do tej studni. No i oczywiście myśliwy tam prawdopodobnie mało zawału nie dostał, natomiast ta studnia ma niby jeszcze ma takie możliwości, cudowne moce ożywiania zwierząt. I nawet nie wiadomo, czy tylko zwierząt, czy może jeszcze czegoś jeszcze, bo im dalej w tą historię zabrniemy, tym ciekawiej. No i ten pies oczywiście nawet miał tą samą obrożę, w której został jakby pochowany, wrzucony do tej studni. Był w pełni zdrowy, wszystko było w porządku. Ale nie wiem, czy się coś z tym psem stało, czy on zdechł następnego dnia, czy cokolwiek innego, czy on do dzisiaj funkcjonuje i żyje, bo to było tylko tak wspomniane, więc ta studnia spełnia troszeczkę rolę takiego cmentarza dla zwierzaków, cmentarza właściwie, jak z powieści Stephena Kinga. No i tak od razu się zastanowicie, o co chodzi, czy ten facet jest przytomny, no bo to takie historie, ale on to opowiada
zupełnie spokojnym, rzeczowym tonem, on się tam nie emocjonuje, nie próbuje nikogo przekonać. On mówi, no takie rzeczy tam się dzieją, to nie jest moja wina, ja jestem prosty farmer, ja tylko chciałem o tym opowiedzieć, no bo w sumie trochę dziwne, prawda? Myślałem, że Państwo mi powiedzą, co ja mam z tym zrobić. Później oczywiście słuchacze i też prowadzący pytali się go, czy on wykonał jakiegoś rodzaju testy, no więc on opowiada o tej historii z tą żyłką, mówił, że ma jakieś doświadczenie właśnie jako rybak, więc on wziął jakąś taką porządniejszą tą żyłkę, czy jakieś tam inne sieci specjalne i spuścił taką jakby porządniejszą tą linkę, coś takiego z takimi jakby odważnikami, czy z takimi jakimiś bojkami, czy coś tam, żeby sprawdzić, czy na przykład ta lina się nie zanurza w wodzie, czy tam w ogóle coś jest, ale się okazało, że nie, ale on tam tylko dojechał chyba do 450 metrów w tym konkretnym teście, więc nie wie, co tam jest niby głębiej. To była jedna kwestia. Druga sprawa, to mówiłam już o tej żyłce, tam 80 tysięcy stóp niby oscylowało, tylko ja właśnie nie wiem, czy to dokładnie jak to wyglądało. A trzeci test, z tego co pamiętam, to on właśnie mówił chyba, że on tam telewizor jakiś stary wrzucił. I liczył na to, że tam się jakiś łomot rozlegnie na dole, ale nic, kompletna cisza. Ludzie tam zaczęli dzwonić, co chyba nikogo nie dziwi, no bo trochę intrygująca taka historia, bo to nie taka typowa ciarowklejka, o, napadło mnie Yeti, urwało mi głowę i teraz tu z wami rozmawiam, tylko jakby troszeczkę coś bardziej, no niby realistycznego, tak można by powiedzieć, więc wzbudziło to spore zainteresowanie. Oczywiście odezwali się sceptycy, powiedzieli, że no w tym momencie no to niby jakim cudem to miałoby powstać. Były takie argumenty podane w tym słuchowisku, że na ówczesne czasy możliwość odwiertu to było tylko 16 tysięcy stóp, że to właściwie jest niemożliwe, żeby coś takiego stworzyć. Inni tłumaczyli, jaka jest szerokość, głębokość pokrywy Ziemi, że to praktycznie wykracza po jakiekolwiek normy, że to przecież byłoby zauważone i tak dalej, i tak dalej. Sporo ludzi zresztą oczywiście nie wierzyła. Byli też tacy, co wierzyli jak najbardziej, mówili, że to może jakiegoś tam jasnowidza zabrać, albo jakieś inne medium, żeby wyczytało, co jest na dole. Bo Mel Water, czyli ten mężczyzna, który odkrył to na tej swojej posesji, on właściwie chciał tylko jednej informacji, co tam jest na dole. Tylko to go interesowało tak naprawdę, więc mu tam radzono różnego rodzaju rozwiązania, testy. Ktoś mówił, że może to sonarem przebadać, że może jakąś inną technologią. Był jakiś śmieszek, który mówił, że może tam kota żywego wrzucić i zobaczyć, czy spadnie na cztery łapy. Natomiast został bardzo szybko uciszony przez prowadzącego. Natomiast sam prowadzący zaproponował, że może jakiegoś wolontariusza tam spuścić po prostu na linię i zobaczyć, co tam ciekawego jest. Natomiast sam Mel takim tego pomysłu nie podchwycił. Powiedział, że to byłoby za bardzo niebezpieczne. Nie dlatego, że tam jakieś potwory siedzą i ten rzeczony wolontariusz mógłby zostać gdzieś ugryziony czy porwany w ciemność jakąś niesamowitą, w głąb ziemi wręcz. Tylko kwestia jest taka, że no nie wiadomo, co tam na dole jest, jeżeli chodzi o temperaturę, jakieś wyziewy, gazy. On nie chciał być odpowiedzialny za jakąś czyjąś krzywdę. On też się zresztą trochę obawiał, czy może jakby opowiadał o takich obawach, że nie wiedział za bardzo, gdzie ta studnia prowadzi, że być może na przykład to będzie zanieczyszczało źródła wody, więc też nie chciał tam wrzucać jakichś niesamowitych chemikaliów, czy jakichś bardzo dziwnych ładunków wybuchowych, bo po prostu nie wiedział, gdzie to prowadzi. Podczas tej rozmowy wychodzą na wierzch jakby inne ciekawe elementy, mianowicie okazuje się, że ta ziemia, która należy do Mela, tam gdzie on opisywał, to ona wcześniej należała do Indian, no bo już kogoś mogłaby należeć. Już nawet nie mówiąc o tym, że w pewnym momencie cała ziemia w Stanach Zjednoczonych należała do Indian i to jest po prostu kwestia historii, kiedy przestała należeć. Natomiast rzeczywiście no to był jakiś tam rejon bardzo często przez nich odwiedzany. Nie wiem, czy to ziemia święta, czy przeklęta, czy jakakolwiek inna, natomiast tylko to padło. Należało do Indian. Dowiadujemy się kolejnych interesujących rzeczy, mianowicie taka informacja też pada, że ludzie, którzy tam mieszkają, tacy lokalsi, tą wielki dół, tą studnię wykorzystywali do czego? No do tego, żeby wyrzucać śmieci różnego rodzaju, także truchła zwierząt, tym razem te zwierzęta jakoś tam z grobu nie powstały, nie wróciły i to przez lata tam działało, było po prostu takie nielegalne wysypisko śmieci. Ta studnia swoją drogą okazuje się, że ona była ocombrowana, miała mniej więcej takie ogrodzenie około metra wysokości i to schodziło mniej więcej 3-4 metry w głąb tej studni, więc ktoś się tym zajął i jakoś tam jakieś tam obmurowanie zrobił. No nie był to Mel, on nawet nie wiedział, czy to byli poprzedni właściciele ziemi.
Po jakimś czasie ta cała rozmowa się kończy, no bo program dobiega końca. Melto kończy takim wyznaniem, że po jego śmierci to on by chciał, żeby jego ciało było tam wrzucone, żeby się tam nikt nie musiał wykosztowywać na żadnego rodzaju pochówki. No i właściwie do widzenia na temat cześć pieśni. Natomiast parę dni później Mel przysyła kolejny faks. No już taki, powiedziałabym, już intrygujący. Mianowicie mówi, że około 13 wracał sobie z Costco i dojeżdża do tej swojej posesji, a tam widzi jakieś samochody, jakąś straż, jakąś policję, bariery poustawiane. I dostaje taką informację, że samolot się tam rozbił, dokładnie właśnie na tej jego posesji, on tam nie może przyjechać, nie może tam wejść. No tak jakby zaczął od razu pytać się tych ludzi, no ale jak to, jaki samolot? Ja nie widzę żadnego dymu, żadnego ognia, nic nie słyszałem, o czym wy mi tu opowiadacie. No i w tym momencie podchodzi do niego oczywiście pan z takiego nieoznakowanego czarnego samochodu, prawie że z czarnej Wołgi, i mu mówi, no bo co, dlaczego się pytasz? No bo to, wie pan, no to jest moja ziemia. No niekoniecznie to jest twoja ziemia, kolego, nie wiadomo, czy ona, do kogo ona tak naprawdę należy. I zaczął tam insynuować, oczywiście według tego faksu, który Mel wysłał do rozgłośni, że właściwie to bardzo łatwo jest na czyjejś posesji znaleźć na przykład jakieś laboratorium mety albo innych narkotyków. Niech on się zastanowi, czy on tak strasznie chce grzebać, co tu jest prawdą, a co nie, bo jak oni mu coś znajdą, to on się będzie mógł zawinąć i właściwie tyle tego będzie. No i Mel jakby tak naprawdę się zawinął, bo stwierdził, że tu nie ma co dyskutować. Natomiast popytał znajomych, czy rzeczywiście widzieli jakiś samolot, czy cokolwiek takiego. I sąsiad mu powiedział, że nie, żadnego samolotu tutaj nie było, żadnego wypadku, nikt o tym nie słyszał. Natomiast widzieli tak jakby słup dymu, czy słup czarnego światła, unoszący się mniej więcej właśnie w tamtym rejonie, gdzie jest ta studnia. I to niby zaalarmowało te wszystkie służby i tak dalej, i tak dalej. Albo zaalarmowały je te wszystkie jego rozmówki radiowe. No mogło być i tak. Po tym faksie, jak możecie się łatwo domyślać, zaczyna się robić dość konspiracyjnie. Więc Mel został ponownie poproszony do tego, żeby zagościć na antenie. Kolejny, drugi już telefon odbył się 24 lutego 1997 roku. Cały czas to jest 97 rok. No i on tam mniej więcej trochę streścił, naświetlił. Panowie troszeczkę powtarzają ten temat, o co chodziło, że to studnia, że to zwierzęta, że to psy, że to bez dna i w ogóle jakieś takie dziwne tematy, że to w ogóle może diabelskie, a może przejście do piekła, bo i takie rozwiązania się tam pojawiały. Jeżeli chodzi o samego Mela, on mówi, że właśnie on przyszedł do tego programu, to wiadomo, trochę niebezpiecznie, niby tam rząd na twojej ziemię, ty gdzieś łazisz po radiach, rozmawiasz, i on mówi, no tak, ale to ja to traktuję jako takie ubezpieczenie, bo im więcej ludzi będzie o tym wiedziało, tym mniejsza szansa, że ten rząd mnie zrobi w jajo. No ludzie tam się go pytają, jak to wszystko wygląda, czy rzeczywiście na przykład on ma się czego bać. I Mel wyznaje, że on właściwie zajmuje się hodowlą ziół na tej posesji, że to są jakieś zioła w ogóle z Nevady, gdzieś z północnej Nevady, on gdzieś tam to znalazł, bo on się ziołami i kwiatkami bardzo zajmuje i one mają niesamowite zdolności jakieś tam lecznicze, absolutnie żadnych narkotycznych, natomiast rzeczywiście jak oni by się strasznie postarali, to by może przepchnęli, że on się zajmuje jakimiś tam narkotykami czy innymi dopalaczami. Jeżeli ktokolwiek zapyta, to sprawdziłam, marihuana legalna była w stanie Washington od 1995 roku, to znaczy ta marihuana medyczna, marihuana lecznicza, więc jeżeli Mel uprawiał sobie, że tak powiem, krzaczki konopi, no to niewiele mu groziło, to znaczy musiałby mieć na to specjalną licencję, tego typu kwiatki, natomiast no nie byłyby to raczej jakieś takie innego tego typu zarzuty, to jeżeli ktokolwiek by się pytał, ale ja nie wiem, co on tam dokładnie hodował, jakie tam były różnego rodzaju roślinki, tylko obawiał się, że przez to, co on hodował, to go mogą wrobić. Podczas tej rozmowy wychodzi także, podczas tej drugiej rozmowy, że rano przed nagraniem, przed tym jak on zadzwonił na tej stacji, to zadzwonił do niego jego agent nieruchomości, mówiąc, że jest jakiś osobnik bardzo zainteresowany kupnem tej całej posesji, tej całej ziemi, która, mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o jej wartość rolniczą, czy uprawiania czegokolwiek, tam nie licząc jakichś takich dziwnych kwiatków właśnie z północnej Nevady, no to tam była zerowa, bo tam jakaś kamienista była cała taka i oprócz ziół jakichś, to tam nie za bardzo było co uprawiać, to nie były jakieś niesamowite pola, na których można było
mógł nie wiadomo jakie majątki robić. Więc w każdym razie on tylko się dowiedział, że taka propozycja jest, tam żadne konkretne sumy nie padły, więc on tak może troszeczkę chciałby się wywiedzieć, ile to jest warte. Oczywiście dzwonią słuchacze, powoli zaczyna się coraz więcej tych teorii spiskowych różnego rodzaju. Pytają się, czy on ma jakieś zdjęcia, gdzie w ogóle ta studnia jest. On mówi, że zdjęć nie ma za bardzo, no bo ostatni raz to był przy tej studni dzień po ostatniej rozmowie, więc znaczy po tej pierwszej rozmowie, teraz to jest wszystko otoczone przez jakichś ludzi, przez służby, on tam nie ma dostępu. Panowie sobie tam teoretyzują, że być może to jest tam ten projekt HARP, czyli tamta broń, taka specjalna, ultradźwiękowa, która może tam jest w jakimś tam stopniu połączona z tą studnią, czy też testowana, tego rodzaju, różnego rodzaju opcje. Ale im dalej w las, no to rozum się zwęża, szczególnie jeżeli ktoś jest geologiem. W końcu dzwoni paru geologów, czy paru ludzi, którzy mają jakąś tam większe pojęcie o tym, co jest pod naszymi stopami. No i właśnie mówią, że tam skorupa Ziemi to ma 20 mil głębokości. Przynajmniej tak było to powiedziane w tej konkretnej audycji radiowej. A pan mi tutaj mówi, że pan znalazł taką dziurę, z której jakby, w której jest jakaś, nie dość, że jest magiczna, to jeszcze 15 mil w dół. I to tak, pan na poważnie, tak? Ja tak najbardziej na poważnie. Mel do końca tych wszystkich nagrań, których w sumie jest 5, przysięga na wszystkie świętości, że on mówi prawdę, samą prawdę i tylko prawdę. Panowie zaczynają dywagować, ile to może być warte. 1 000 000, 2 000 000. Padła nawet taka propozycja, żeby Mel tam otworzył jakiś taki lunapark czy cokolwiek, jakieś takie otworzył zwiedzanie. Brał $5 od każdego, kto chce zobaczyć dziurę, która nie ma dna. Słuchacze tam podpowiadają, może to, może tamto, no bo tak na dobrą sprawę nie wiadomo, ile to jest warte, no bo jeżeli chodzi o samą Ziemię, to jak mówiłam, już nic. Później pada w pewnym momencie takie podsumowanie, że ta jego posesja jest bardzo niedaleko, jaki ma training center. To jest jakaś taka baza, coś w rodzaju jakiegoś miejsca treningowego dla armii amerykańskiej, czy dla kogo tam, więc być może to jest powiązane, więc się robi jeszcze bardziej, nam tak powiedziałabym, z archiwum X, tam takie ciarki zaczynają przechodzić. W pewnym momencie pojawiają się coraz ciekawsze teorie, że to UFO, bo UFO w stanie Waszyngton to jest dość popularny temat, bo tutaj co jakiś czas podobno przelatuje, tam góry sobie zobaczyć. Pojawiają się panowie, którzy na przykład są zwolennikami teorii o pustej Ziemi w środku. No, ci, którzy są zwolennikami Ziemi płaskiej, no to chyba się nie mogli dodzwonić, albo stwierdzili, że to może nie jest program dla nich. W każdym razie tego typu tam elementy także były. W pewnym momencie Mel także wspomina, że spotkał jakiegoś starszego pana, jakiegoś staruszka, który gdzieś tam w tej okolicy się pałętał i opowiedział mu, że podobno właśnie przy tej studni to kiedyś były takie jakby różnego rodzaju kolumny kamienne, tak jak Stonehenge, i to było jakieś tam centrum wieża, to jest w ogóle niesamowicie pradawne i to miejsce tu istniało od początku świata. Jeżeli chodzi o Stonehenge, tak, jest w ogóle osobne Stonehenge w stanie Waszyngton, ale ono jest zupełnie z innego powodu, ono nie jest żadne odwieczne, tylko sobie ludzie zbudowali. Więc tego typu zainteresowania to w tym stanie to od dłuższego czasu. Lata mijają, no bo ta rozmowa się w pewnym momencie skończyła, tak? Lata mijają, trochę temat umarł, to znaczy są jacyś ludzie, którzy się tym dalej interesują, ale nie na takim jakimś poziomie. Pojawiają się jakiegoś pierwszego rodzaju informacje gdzieś na różnego rodzaju forach internetowych, są grupy, które sobie przypominają tą historię, ale Mel Water zniknął z powierzchni Ziemi, właściwie nie można się z nim skontaktować, więc nie wiedzą, czy to był jakiś dowcip taki radiowy, czy coś tam, jakaś taka podpucha, żeby sobie akurat zapchać ramówkę. I się okazuje, że nie, przynajmniej może w ten sposób. Mel pojawia się znowu. Przez 2 lata nie dawał znaku życia, a tu proszę, 24 kwietnia 2000 roku Mel się znowu objawia. Oczywiście tłumaczy trochę swoją sytuację, więc będziemy musieli troszeczkę o tym opowiedzieć, ale przede wszystkim taką główną zmianą, taką główną nową informacją, którą on podaje, to jest to, że ta Ziemia, to ona właściwie nie była jego własnością. Ona była własnością jego żony, a oni się jakoś tak w międzyczasie rozwiedli. No i to był taki mały problem, no bo to nie dość, że tutaj jakiś rząd, jakieś tajne służby, to właściwie to nie jego. Później on wspomina o czymś takim, że to nie wiem, czy to ma jakiś większy związek, ale to w pewnym momencie wypływa, że on znał jakiegoś Meksykanina, czy kogoś takiego, kto po prostu bardzo często sobie do tego miejsca przychodził, do tej studni i tam wrzucał opony, bo miał jakiś skup starych opon, czy tam wymieniał opony, czy coś tam, i tam tysiące tych opon wrzucił do tej studni i nie zapełni jej, to może jeszcze tak.
Z nowych informacji Mel mówi także, że między innymi ta konkretna studnia, to on tam ma zawsze jakieś takie wrażenie, jak on tam podchodził, że coś dziwnego, paranormalnego tam na niego czeka, że czuje się jakby obserwowany. Dokładnie użył takiego sformułowania, jakby księżyc na niego patrzył, coś takiego, więc w ogóle dziwne miejsce, strach się bać. Natomiast później zaczął mówić trochę o sobie, no bo jak już, ile można tej studni? No bo się ludzie go pytali, skąd się pan wziął i w ogóle, kim pan jest i co pan robił. O tym, co on robił, to za chwilę, bo to też jest ciekawa historia. Natomiast on opowiada, że on właściwie to pochodzi z Australii, z Perth. Przeprowadził się w pewnym momencie gdzieś do Stanów. Wiem, że wcześniej mieszkał w Kalifornii i pracował jako rybak, dlatego on się znał na tych wszystkich sieciach, bojach, innych tam haczykach do łowienia ryb i do spuszczania żyłek w głąb różnego rodzaju miejsc. No i także gdzieś się też pojawia informacja, że on gdzieś tam służył w armii, ale nie wiem na jakim poziomie, czy on był w służbie czynnej, czy on pracował w sekretariacie, odbierał telefony, też nie wiem, tylko on coś takiego powiedział, że on miał coś z armią do czynienia. Jak go zapytano, co się w ogóle z nim działo przez te 2 lata, to mówił, panie, ile tu opowiadać? I mniej więcej sprzedał taką historyjkę, że przyszedł do niego rząd amerykański, czy tam ktokolwiek inny, rząd amerykański zdaje się, w każdym razie tajne, przez poufne służby, łamane, i chcieli, stwierdzili, że oni by chcieli tą ziemię kupić, on stwierdził, że tak kupić to niekoniecznie i je wydzierżawił im ten skrawek tego kamienistego zbocza za 250 tysięcy dolarów miesięcznie. I to była taka umowa, że on w takim wypadku on już o tej dziurze nie będzie opowiadał nikomu, o tej studni. Wróci do tej Australii prawie że natychmiast, bo on tam opowiadał, że musiał od razu pojechać do San Francisco, tam zostawić samochód, tylko psy zabrał, no bo z żoną to się już rozwiódł i wyleciał do Australii i z tego też tytułu po prostu nawet nie mógł nikomu dać znać. Zresztą te 250 tysięcy dolarów mu się bardziej uśmiechało niż chodzenie i gadanie po jakichś tam radiach. No i sobie mieszkał w tej Australii na zupełnie spokojnie, w tym Perth. On tam się zajmował znowu uprawą jakichś roślin, nie wiem jakich znowu tym razem. To chyba nawet on tam coś wspominał jakich, ale mi to nic nie mówi. Zresztą, jeżeli ktokolwiek jest jakimś wielkim fascynatem różnego rodzaju hodowli roślinek, to odsyłam do plików źródłowych. Oraz ratował wombaty. To jeszcze to robił, więc kochał naturę pełną piersią. No i w pewnym momencie stwierdził, właśnie mniej więcej w 1999 roku, że wróci do Stanów Zjednoczonych, dlatego że ma tam rodzinę i chciał z tą rodziną być blisko. No bo Australia Australią, wombaty wombatami, ale fajnie mimo wszystko z kimś czasami zjeść kolację. No i ten prowadzący tego tak słucha i mówi, no dobrze, no ale podpisał pan umowę, ma pan te pieniądze, miała być morda w kubeł, czemu pan tu dzwoni? A ten Mel mówi, panie, teraz to panu opowiem, co się działo. I się okazało, że on pomagał swojemu siostrzeńcowi przeprowadzić się do mieszkania w miejscowości Olympia w stanie Waszyngton. I tam była taka sytuacja, że oni tam się przeprowadzili, tralalala, wszystko było tam w porządku. I Mel razem z tym siostrzeńcem, oni pojechali do Tacomy ciężarówkę odwieźć, no bo tam potrzeba było jakiś taki większy samochód. I wracali do Olympii autobusem. I nagle się okazało, że ten autobus w ogóle zboczył z kursu. W pewnym momencie jakąś dziwną trasą zaczął jechać. Oni się podpytywali, co się gdzie dzieje i nagle Mel powiedział, że on stracił przytomność i 12 dni później obudził się w San Francisco, w jakiejś ciemnej alejce, bez pieniędzy, bez portfela, bez niczego i na dobrą sprawę jeszcze zauważył, że ma jakieś dziwne blizny w ustach, że chyba wyrwano mu jednego zęba, że nawet czuł jakąś tam właśnie tam krew po tym całym wyrwaniu jeszcze. I on w ogóle nie wiedział, jak się tam znalazł, o co chodzi i tak dalej, ale gdzieś tam myśli, że prawdopodobnie to miało związek z tą całą studnią. Do tego wszystkiego, no bo dobra, no bo on jest na tej ulicy, no dobra, nie ma pieniędzy, no ale właściwie to już jest milionerem, biorąc pod uwagę te wszystkie pieniądze, które mu rząd amerykański płaci, tak, z naszych podatków niby. No i on się okazuje, że milionerem nie jest żadnym. A mianowicie dochodzimy do takiej informacji, że ta ziemia właściwie należała do jego żony. On się z nią rozwiódł i ona mu wydzierżawiła tą ziemię. Nie wiem, za jakieś tam pieniądze, czy za piękne oczy, nie wiem. W każdym razie on jej coś tam płacił, czy nie płacił, była jakaś umowa dzierżawy, umowa najmu. I po prostu jakby ona sobie tam gdzieś pojechała, coś tam innego robiła. Natomiast on w tym momencie tą dzierżawę, jakby tą ziemię, którą on dzierżawił już, wydzierżawił państwu. I w pewnym momencie żona go pozwała, dlatego że nawet nie o to chodzi, że on to wydzierżawił państwu, tylko że w momencie jak tam rząd wjechał, to on tam jakieś drogi zrobił, jakieś rury przeciągnął, coś tam pobudował na tej ziemi
I to było niezgodne z ich pierwotną umową jakby dzierżawy między tymi byłymi małżonkami. I ona go pozwała i to się skończyło tak, że on jej teraz musi wszystkie pieniądze oddać. Właściwie nie wiem, czy już ten rząd mu bezpośrednio jej płaci, czy jak to. W każdym razie on w ogóle jest bez grosza. I w ogóle jest biedny i w ogóle jest prawie że bezdomny. I on cudem z tego San Francisco wrócił, dlatego że on musiał się dodzwonić właśnie do tego swojego siostrzeńca, który mu dał pieniądze na bilet autobusowy. I w takim wypadku to on już wszystko o tej studni jeszcze więcej poopowiada, bo on już nie ma nic do stracenia. Im bardziej się tego Mela słucha, to tym większe się oczy robią, troszeczkę jak Spotki albo 5 złotówki z rybakiem, bo on coś tam wspomina o jakimś dziwnym pistolecie z czasu II wojny światowej, który niby znalazł tam. Co tam robi pistolet z czasu II wojny światowej, nie mamy zielonego pojęcia, bo to nawet nie tereny, żeby można było sobie coś wygrzebać łopatką. On wspomina w ogóle, że tam jest jakiś ksiądz katolicki, którym on próbuje znaleźć kontakt i jakiś Węgier, którego po prostu on też podejrzewa, że ma coś związek z tą całą studnią. Zaczyna to być wszystko bardzo, bardzo dziwne. Do tego wszystkiego Mel też narzeka właśnie, że on ma 68 lat, że on już jest biedny, że on musi tutaj plazmę sprzedawać, żeby mieć na papierosy i w ogóle jego życie w tym momencie przypomina pasmo cierpień. I tym miłym akcentem oni panowie się pożegnali, to była kolejna rozmowa. No ale to nie był koniec, że tak powiem, telefonów Mela do tej konkretnej stacji. Kolejny telefon odbył się 29 stycznia 2002 roku, więc znowu już czasu trochę minęło. Okazało się, że Mel już jest w troszeczkę innym miejscu. Zaczynamy znowu od takiego podsumowania, o co chodziło, studnia, psy i tak dalej. Mel cały czas przysięga, nawet na Biblię tam przysięga, że wszystko, co on mówi, to jest prawda, no bo coraz więcej ludzi go oskarża o najzwyczajniej w świecie o kłamkolenie. Ale jeżeli myśleliście, że poprzedni telefon już był dziwny i zaczynamy wchodzić w jakieś takie, no powiedziałabym, fantastykę, niekoniecznie naukową, no to przy tym telefonie to się dopiero facet rozkręcił. Po pierwsze, pokazane są takie mapy z 1997 roku, jakieś tam satelitarne, pokazujące, że niby ten obszar to w ogóle był jakiś tam, był taki biały kwadrat, że właściwie on był nie za bardzo dostępny i tak dalej, że to była strefa, nad którą nie mogły latać samoloty, że rzeczywiście to niby było w jakimś tam stopniu kontrolowane przez państwo. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, nie wiadomo, ale jeżeli tam jest jakaś baza wojskowa z drugiej strony, no to jest to całkowicie naturalne. Mel opowiada także, że on się już tak trochę lepiej czuje, jakoś tak się pozbierał z tym wszystkim, natomiast on wszedł w jakieś kontakty z Indianami, z rdzennymi Amerykanami, którzy mu opowiadali, że słuchaj, to takie rzeczywiście, takie studnie się zdarzają, jak najbardziej, my ci to troszeczkę pomożemy, coś ci tam wyjaśnimy. On tam wspomina, bo ja mówiłam, że on tam zafiksowany na roślinki był różnego rodzaju. I okazało się, że tam te roślinki, on tam wprawdzie nie ma dostępu do tej całej studni, tej pierwszej, tej swojej, a za chwilę znajdziemy drugą. To już myśleliście, że to koniec, że jedyna taka studnia na świecie. O nie, nie, nie! Ich jest więcej. I się mówił, że tam właśnie przy tej studni rosły takie dziwne roślinki, on nie pamięta jakie, ale one na pewno były takie super istotne i może właściwie one w ogóle potrafią leczyć raka i AIDS i wszystko inne, więc być może dlatego jakby tutaj rząd to wszystko jakby zagrabił, dlatego żeby to ukraść, nie wiem, no takie różnego rodzaju teorie. W pewnym momencie także pojawia się informacja, że on z tymi Indianami to on tak, w takie dobre kontakty wszedł, że okazało się, że pokazali mu kolejną tą taką studnię, kolejną taką dziurę gdzieś tam w Nevadzie. I powiedzieli, że tam trochę podobnych na pustyni jest, żeby on się nie przejmował, że to nie jest jakieś takie unikatowe. Pan myślał, że jest jakiś oryginalny. Nie jest pan. Ta studnia, którą oni mu pokazali, z jakiegoś tam konkretnie plemienia Basków, w ogóle nie wiem dlaczego Baskowie tam akurat, no ale nieważne. W każdym razie to powiedzieli mu, że ta studnia była w ogóle jakoś obramowana, miała taki, bo tamtego oczywiście też nikt nie widział, miała takie ogrodzenie metalowe. I to ogrodzenie metalowe służyło jakoś tak, jako taki specjalny jakby kaganiec, on to tak określał, jako taka obroża dla tej studni, która jakby dusiła dźwięk. Nie wiadomo po co, bo przecież w tej studni i tak nie było echa, no ale dusiła tam dźwięk dodatkową obrożą. I ta cała jakby obramowanie właśnie metalowe tej studni to było takie dziwnie ciepłe. To jeszcze było dziwne. Ale jak już przy dziwnych rzeczach jesteśmy, to padają kolejne teorie. Tam oczywiście dzwonią słuchacze do tego radia. W pewnym momencie pada taka teoria, że w ogóle ta studnia, bo tam był jakiś pistolet z II wojny światowej i ktoś wymyślił, że być może to jest przejście do innego wymiaru, czy do innej rzeczywistości, do takiej rzeczywistości, którą oczywiście wygrała III Rzesza. Bo oczywiście ta inna rzeczywistość to nie może być jakaś piękniejsza niż to, co mamy, musi być gorsza. Więc jeszcze to jest to, i że istoty, które mieszkają tam gdzieś tam,
nie wiadomo gdzie, bo tam dna nie ma, no to jak tam jakieś mieszkają, to one się mogą właśnie przemieszczać pomiędzy wymiarami. Chcieliście legendy i czaroklejki, to macie. To jest chyba najbardziej jakby udokumentowana opowieść z tego regionu. Więc powiedziawszy szczerze, to mi też oczy jak 5 złotych się robiły, jak ja to tak czytałam, bo myślałam sobie, o to tylko tam dziura w ziemi, nie? Tu idziemy, idziemy i oczywiście naziści. Ale to nie koniec, bo naziści to jest mały pikuś przy tym wszystkim. Okazało się, że Bell razem z tymi wszystkimi Indianami, z tymi Baskami, w tej Nevadzie, przy tej drugiej dziurze, przy tej drugiej właśnie studni całej, ale facet ma życie, nie? W ciągu 2 czy 3 lat on tam znalazł 2 takie studnie, a ludzie przez całe życie szukają i ani jednej nie mogą znaleźć. No, farta miał. Powinien w totolotka zagrać. A nie, próbował zagrać, bo już był milionerem, ale stracił pieniądze. No, w każdym razie oni z tymi Baskami robili różnego rodzaju testy tej studni, bo testy mu się nie znudziły. Między innymi opuścili tam wiadro lodu w tą studnię, no bo na niby jest taka ciepła, już nawet nie mówiąc, że to jest Nevada. Więc dość gorące pustynie, podpowiem. I się okazało, że jak wyciągnęli to wiadro z tym lodem, to lód się wcale nie stopił, tylko on płonął. Nie dość, że płonął, to płonął jakoś tak strasznie, strasznie długo, jakimiś miesiącami. Postawili to w jakiejś chacie i to strasznie tą chatę wysuszyło, co mnie jakoś przesadnie nie dziwi, no bo jak masz kominek na środku pustyni w chacie, no to chyba wiadomo, że wysusza. No ale to było powiedziane, że to jest takie dziwne i paranormalne. Później stwierdzili, że przeszli na jakieś takie eksperymenty na zwierzętach i opuścili do tej studni żywe jagnię. Bo kota nie chcieli wrzucić, ale wpuścili żywe jagnię. Znaczy na linie. Jak wyciągnęli to jagnię, tu się zaczynają czaroklejki dopiero. I okazało się, że jagnię nie żyje. Więc jeżeli to, znaczy to w drugą stronę to chyba działa, że jak tam martwe zwierzę wrzucisz, to ono wyskoczy żywe, a jak w żywe, to wyjdzie martwe. W taki sposób. I się okazało po sekcji, jak rozkroili to jagnię, to, że tam jest taki jakby wielki guz w środku. Rozkroili ten guz i się okazało, że tam w środku była istota, która była żywa, która wyglądała jak foka z ludzkimi oczyma. Nie wierzę, że wam to mówię, takie rzeczy różne można znaleźć na internetach. Wydawało się, że istota jest inteligentna, nie wiem po czym oni to stwierdzili, może ładnie na nich patrzyła, błyszczało IQ w jej oczach w tym momencie. Do tego w pewnym momencie ona była otoczona jakby taką jakąś taką mazią czy czymś tam, która miała zapach ozonu. O Jezus. W każdym razie Mel sprzedaje w tym momencie taką informację, że jakby wyjeżdżał do tej Nevady, to się okazywało, że on był w jakimś takim bardzo krytycznym stadium raka, bo on był bardzo chory. A w momencie, kiedy oni zrobili ten eksperyment z tym jagnięciem i znaleźli tą fokę z ludzkimi oczami, to ta foka z ludzkimi oczami na niego popatrzyła i w momencie, jak on wrócił z tej Nevady, to on już był zupełnie zdrowy. Więc to stworzenie go jeszcze uleczyło. Magią spojrzenia. I mniej więcej na tym ten telefon konkretnie się kończy, ale to jeszcze nie jest koniec różnego rodzaju rozmów. Takie rzeczy w radiu w Stanach Zjednoczonych lecą. Piąty ostatni telefon miał miejsce 20 grudnia 2002 roku, więc już właściwie niedługo będzie 16 lat. No i tak naprawdę w tym momencie Mel opowiada troszeczkę o tym, jak to tam właśnie sobie w tej Nevadzie radzi, że on do tej Nevady przyjeżdża co jakiś czas. Pamiętacie to wiadro z lodem, które tam płonęło w tej chacie i wysuszało ich wszystkich? Okazało się, że on chciał je zabrać. Nawet tam, nie pamiętam, były jakieś tam nieporozumienia z tymi Baskami czy z tymi Indianami, coś tam było nie halo. W każdym razie tam były jakieś takie tematy, że on musiał jakieś dźwigi w ogóle zamawiać, żeby to całe wiadro podnieść, bo ono było jakieś takie super ciężkie, więc nie wiem, jak oni wyciągnęli to z tej studni. Czy to wtedy po prostu ono było takie ciężkie, jak ten lód się już spalił, czy coś tam? No, w każdym razie to były jakieś tego typu tematy. Ci Indianie opowiadali, że tam przychodzą jakieś specjalne owce na nich patrzeć, czy oni się przychodzą do tej, nie zbliżają się do tej studni za często. Tam była jakaś rozmowa taka, że jakaś w ogóle specjalna owca, czy specjalne jagnię w ogóle pilnuje tej... Naprawdę nie wierzę, że to mówię. Pilnuje tej całej studni, to jeszcze było to. No i pojawia się też postać szamana. Szaman, który nazywa się Red Elk, czyli czerwony łoś. I ten konkretnie szaman, on jest jak najbardziej prawdziwy, bo on się pojawia w niektórych różnego rodzaju materiałach na YouTubie, można go spotkać, można spotkać z nim wywiady. Mel o nim wiedział. Nie wiem, czy panowie ze sobą rozmawiali, chyba ze sobą rozmawiali, bo jeżeli chodzi o samego Mela, to tu są 3 znaki zapytania, o tym na końcu powiem. Natomiast ten konkretnie szaman, czerwony łoś,
on opowiadał o tym, że tak, on sobie doskonale zdaje sprawę z istnienia tych wszystkich studni, szczególnie jeżeli chodzi o tą pierwszą studnię, tą tam właśnie w stanie Washington, od której w ogóle żeśmy wszyscy wszystko zaczęli, że on ją widział, że jemu go ojciec pokazał mu to miejsce, jak on był małym dzieckiem, że to jest jakieś tam prawieczne miejsce, tralalala, i że co jakiś czas było widać właśnie jakby taki czarny płomień. Czarny, tak jakby wielki promień światła, co jakiś czas się z tego jakby, z tej studni wydobywający. Raz na jakiś czas, bez jakiegoś konkretnego powodu. Szaman mówił także, że tam są coś właśnie jakieś dziwne istoty żyją, on to wiązał troszeczkę z wierzeniami Indian z tamtego rejonu i te istoty, to one są takie trochę w miarę niebezpieczne, dlatego, że nie dość, że cię mogą zniknąć, no to jeszcze na dobrą sprawę mogą podróżować między światami i może i planetami, i może i czasem, więc właściwie lepiej tam nie chodzić, on to wie, gdzie to jest, on to może pokazać, ale tam się lepiej nie zapuszczać dla swojego własnego dobra. I na tym mniej więcej ten telefon się skończył. To znaczy, oczywiście, jeżeli ktoś ma głęboką ochotę, może sobie wszystkie wysłuchać w języku angielskim, te wszystkie faksy, to wszystko jest dostępne. No więc, jak widzieliście, zaczęliśmy od studni, przeszliśmy do jakiejś konspiry, właściwie tam jakieś niesamowite rzeczy tam się dzieją. No i tak dla tych wszystkich z Was, którzy jakby już sobie zacierają rączki, że takie niesamowite, paranormalne rzeczy w tym stanie Waszyngton się dzieją, w Nevadzie przy okazji też, tylko tam trzeba uważać, bo tam owce pilnuje, no to trochę łyżka dziegciu. Jeżeli chodzi o samego pana Mela Utera, no to nie wiadomo w ogóle, czy istniał, bo ludzie próbowali go znaleźć i na dobrą sprawę nie ma żadnych informacji ani o jego rozwodzie, ani o jego żonie, ani o nim samym mieszkającym czy posiadającym jakiekolwiek tam ziemię w stanie Waszyngton. Ludzie naprawdę próbowali to sprawdzić. To jest końcówka lat 90., więc później jeszcze początek 2000, więc właściwie są pewnego rodzaju zapisy, to nie są jakieś historie sprzed 100 czy 150 lat, że tam możemy w tym momencie mówić, że tego w ogóle nie można znaleźć. No i tutaj właściwie nawet nie wiadomo, co się z nim stało. Próbowano znaleźć jego żonę, on w pewnym momencie podczas którejś z tych rozmów, nie pamiętam której, on mówił, że właściwie jego żona to zniknęła jak sen złoto, on też się nie mógł z nią skontaktować. Próbowano w ogóle znaleźć jakąś osobę, która potrafiła powiedzieć, że ten Mel rzeczywiście istnieje i rzeczywiście istnieje, no bo słyszeliśmy jego głos, tak? Natomiast no nie wiemy, czy on rzeczywiście się tak nazywał, czy to był po prostu jakiś tam osobnik, który sobie trochę jaja robił, albo na przykład był na pensji tego konkretnego programu radiowego. No i nie doszukano się niestety niczego. To znaczy ten szaman mówił o tym, ale ja dokładnie nie jestem pewna, czy właśnie ten szaman tego człowieka rzeczywiście widział, czy on się z nim spotkał, czy on na przykład tylko słyszał go w radiu, albo tylko rozmawiał z nim przez telefon. Pojawiło się tam sporo takich głosów, dlatego że stan Waszyngton, Oregon, na dobrą sprawę, to są tereny, no to jest uskok San Andreas przecież jeszcze, bo tam Kalifornia i tak dalej, to są tereny wulkaniczne, tam są różnego rodzaju wulkany, no bo to znaczy uśpione, proszę się nie denerwować, ale są, nie? Tam oddychają. Więc były takie wizje, że może panu Melowi to się w ogóle coś pomyliło. I tak na dobrą sprawę to nie było takie głębokie, bo tam są różnego rodzaju jakieś jaskinie, jakieś jakby takie wentyle dla tych wulkanów, żeby tam trochę spuścić pary, tego typu kwestie, i że może po prostu to taka jakby legenda, a wyjaśnienie jest bardzo proste, więc jeżeli chcielibyście tak jakieś wyjaśnienie logiczne w tym wszystkim, no to byłoby to. Jeżeli chodzi o Mela, to były jeszcze takie przypuszczenia, że być może on rzeczywiście istnieje, natomiast ze względu na różnego rodzaju tam uwarunkowania, bo rządy, bo jakaś tam policja i tak dalej, o których nikt nigdy nie słyszał, nikt nie widział, no to być może on posługiwał się pseudonimem, to jeszcze było to. Natomiast jeżeli chodzi o samą tą studnię, i tą studnię w Nevadzie, i tą studnię w Waszyngtonie, to nikt nie wie tak do końca, gdzie to jest. Co jakiś czas się pojawiają jakieś takie wizje, że to może tu, może tam. Są różnego rodzaju fora poświęcone tej konkretnej sprawie. Naprawdę, ona jest bardzo głośna. Nie ma jak ludzi zainteresować jakimś kawałkiem studni opuszczonej. I pojawia się co jakiś czas jakieś tam elementy, że być może to jest tutaj, a zobaczcie, tutaj mam takie zdjęcie z Google Maps, może tu jest tam. Tego typu kwestie. Jeżeli chodzi o pana Red Elka, czyli tego
czerwonego łosia, no to on zaprowadził, powiedział, że to mniej więcej jest tutaj, ale też nie ma żadnego zdjęcia, nie ma żadnego dowodu. Jest takie stowarzyszenie w Seattle, które się zajmuje różnego rodzaju jakimiś takimi zagadkami, tego typu sprawami, i ci ludzie robili różnego rodzaju specjalne wyprawy, żeby tą studnię zlokalizować, ale od kilkunastu lat im się to nie udało. Więc wielkie pytanie jest, czy to w ogóle istnieje? Znaczy to pytanie to chyba od samego początku właściwie było. Czy to jest tylko właśnie jakaś tylko właśnie taka ciarowklejka? Pytano się także tych ludzi z Ellenburga, czy oni w ogóle to kojarzą. Nawet ci mieszkańcy powiedzieli, że oni w ogóle nic o tym nie słyszeli. Ci ludzie na tym uniwersytecie powiedzieli, że też pierwsze słyszą. To znaczy, no w tym momencie to jest tak jakby spopularyzowana trochę legenda, więc oni gdzieś tam to do nich dociera, ale jeżeli chodzi o jakieś takie informacje, które oni by mieli mieć rzetelne sprzed lat, czy tam gdzieś słyszeli jakichś rodziców, czy dziadków, czy kogokolwiek, kto mieszkał w tej konkretnej miejscowości przez dłuższy czas, to niestety nie. Więc tylko tyle dla Was dzisiaj mam. Jeżeli chodzi o studnię Mela, uważam, że to jest ciekawa historia. Chciałam Wam o tym powiedzieć, szczególnie jeżeli chodzi o te nagrania, które w jakimś stopniu nadaje realizmu tej opowieści. Pomyślałam sobie, że fajnie Wam to opowiadać zamiast jakichś takich znowu duchach i strachach z autostrady I-5, którą Wam tutaj pokazałam mniej więcej, bo żeśmy się przejechali właśnie do okolicach Seattle i co jakiś czas na takie wyprawy będę Was zabierać. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobać i takie różnego rodzaju legendy, opowieści z tych stron będę Wam przedstawiać. Natomiast pytanie mam takie na koniec, czy kiedykolwiek słyszeliście o tej legendzie, czy kiedykolwiek trafiliście na tego różnego rodzaju opowieści? No i co sądzicie o studni Mela? Czy rzeczywiście takie rzeczy się dzieją, czy się nie dzieją? Więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie mieć fantastyczny dzionek i do usłyszenia już niedługo. Buziaki, pa, pa!